Firmy i jej pracowników stała się dziś elastyczność. Agnieszka Milczarz, wydarzenia. To nie był przypadkowy atak i przypadkowa ofiara. Rodzice pobitego chłopaka są przekonani, że to odwet za to, co wydarzyło się ponad miesiąc temu. Zatrzymano wszystkich 6 napastników, którzy w Starogardzie Gdańskim dotkliwie pobili 16-letniego kolegę, o czym mówiliśmy wczoraj. O nowych ustaleniach Jacek Gasiński. Taki mądry byłeś? Oprawcy 16-latka, 3 dziewczyny i 3 chłopaków zidentyfikowani. Dwoje z nich, chłopak i dziewczyna, mają już kuratora, a to nie koniec. Zatrzymaliśmy kolejną 15-latkę. Mieszkanka Kociewia została doprowadzona do Policyjnej Izby Dziecka. W najbliższym czasie będzie doprowadzona do sądu. Wstrząs. Niedowierzanie. 4 nastoletnich napastników to uczniowie zespołu szkół zawodowych w Starogardzie Gdańskim. Dyrektor szkoły twierdzi, że nic nie wskazywało, że są zdolni do takiego okrucieństwa. Problemy typowo szkolne, uwagi typowo szkolne, żadne, że tak powiem, zdarzeń na terenie szkoły związanych z używaniem przemocy. Jutro w ich sprawie zbiera się rada pedagogiczna. Niewykluczone, że zostaną usunięci ze szkoły, ale mogą ich czekać jeszcze poważniejsze konsekwencje. Świadkowie będą przesłuchiwani w czasie tego postępowania. Na razie sąd zdecydował, że stanie przed nim 4 z 6 nastolatków, którzy bili, kopali i znęcali się nad rówieśnikiem. Tutaj nie możemy mówić o karach, bo to jest postępowanie wobec nieletnich, ale takim najsurowszym środkiem wobec nieletnich jest zawsze zakład poprawczy. Nie, że nadzór kuratorski albo coś w tym stylu. Jakby zamknęli ich tam do tej 18 albo coś. Pobity chłopak ma nadzieję, że oprawców długo nie spotka. Nie wiem, co z tą młodzieżą się dzieje w ogóle. No niestety, teraz tak już jest, coraz młodsze są takie chuligany. Pracujący z młodzieżą widzą to inaczej. Niektórzy mówią, że nasze czasy są takie bardzo agresywne, że to dzisiaj dopiero zapanowała taka agresja. Nie, nieprawda. Ona była zawsze. Dzisiaj znacznie łatwiej się o takich rzeczach dowiadujemy. Bo młodociani oprawcy często, tak jak w tym przypadku, sami rejestrują dowody własnej winy. Nie zmienia się tylko źródło tego, co kiedyś nie mogło być przez każdego filmowane i udostępniane. Wpływ na agresywną postawę dzieci ma sposób ich wychowywania przez rodziców, tak? Czyli brak takiego uczucia, brak szacunku, brak życzliwości w rodzinie, tolerowanie negatywnego zachowania. Pobicie 16-latka było próbą wyrównania rachunków po przegranym kilka miesięcy wcześniej starciu z grupą kolegów ofiary. Dla wydarzeń Jacek Gasiński, Polsat News. Tragiczna śmierć w Wyszkowie nad Bugiem. Kobieta wjechała autem do rzeki i utonęła. Chwilę wcześniej dzwoniła do strażaków, błagając o pomoc. O własnych siłach z wody wyszedł mężczyzna, który również był w aucie. Był zamroczony alkoholem. Piotr Kuśmierzak. I słychać, jak kobieta krzyczy. Było chwilę po północy w piątek, gdy dyspozytor numeru alarmowego otrzymał dramatyczną wiadomość. Jesteśmy nad Bugiem samochodem i topimy się. Zrozpaczona kobieta dzwoniła z samochodu z tego miejsca w Wyszkowie niedaleko Bugu. Woda to jest żywioł. Chwilę wcześniej 46-latka razem z 48-letnim mężczyzną przyjechali autem nad rzekę, spożywali alkohol, auto stoczyło się do wody. Mężczyzna krzyczał do kobiety, w tle słychać, jak krzyczy: wychodź przez okno. Po telefonie na miejsce błyskawicznie skierowano pomoc. Przy brzegu była tylko jedna osoba. Zauważyli przemoczonego mężczyznę, którym okazał się być 48-letni mieszkaniec Wyszkowa. Policjanci od niego wyczuli od razu alkohol, miał on bełkotliwą mowę. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Zeznał, że oboje wydostali się z auta, ale nie zdołał kobiety utrzymać. Porwał ją nurt. Tragiczne, no bo tak nie powinno być. Poszukiwania kobiety trwały całą noc. Za pomocą zwodowanej łodzi z sonarem przeszukowano korytarz rzeki Bug. W sobotę koło południa znaleziono na wierzchu pływające, unoszące się ciało. Znajdowało się 20 metrów od miejsca, w którym utonęło auto. To są najtrudniejsze działania. Mówi nam o działaniach na dzikich rzekach Marcin Fatla. Zestaw dwubutlowy. Nurek z 17-letnim doświadczeniem. Mamy do czynienia z nurtem znacznym, z ograniczoną widocznością, z przeszkodami, które zalegają na dnie, jakieś konary. Aż połowa działań strażaków prowadzonych na wodzie to rzeki. Niestety nawet 90% ofiar pije wcześniej alkohol. 48-letniego mieszkańca Wyszkowa zatrzymano do wytrzeźwienia. Sprawą zajmuje się prokuratura. Tego samego dnia, zaledwie kilka kilometrów dalej w Gulczewie, strażacy wyłowili ciało 55-letniej kobiety. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 39 osób. Piotr Kuśmierzak, wydarzenia.
Wraca po ponad 110 latach nieobecności w Polsce królewski Rembrandt, jeździec polski lub lisowczyk. Tylko do sierpnia arcydzieło holenderskiego mistrza będzie eksponowane w Galerii Obrazów w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. O wyjątkowej, wręcz cudownej okazji Małgorzata Zientkiewicz. To jedyna okazja, aby zobaczyć ten obraz w Europie. Jeździec polski, własność Frick Collection, nie opuszczał murów tej luksusowej nowojorskiej kolekcji od 1910, kiedy amerykański magnat stalowy Henry Frick kupił Rembrandta. To, że jeździec polski, prawda, że tylko przez 3 miesiące, jest dziś w Pałacu na Wodzie, można rozpatrywać w kategoriach muzealnego cudu, ponieważ Muzeum Fricka nigdy nie pożycza swoich arcydzieł. To jest wynik naszej długoletniej współpracy z The Frick Collection w Nowym Jorku. Współpracy badawczej, ponieważ poznaliśmy kuratora tej kolekcji, kiedy przyjechał do Polski, bo pisał książkę na temat jeźdźca polskiego. Wtedy się poznaliśmy i wtedy przekonaliśmy go, żeby obraz trafił właśnie do nas. To jeden z powodów. Drugim jest trwająca wielka przebudowa Frick Collection. Korzysta na tym także słynne paryskie Musée d'Orsay, prezentując właśnie pracę Jamesa Whistlera należące do Fricka. A więc także nasz Rembrandt w Łazienkach potwierdza niebywałe kontakty polskich kuratorów. To jest kapitalny przykład kolekcji luksusowej, kolekcji, w której są tylko arcydzieła. Jeździec polski, zagadkowy obraz mistrza z Amsterdamu, którego już wtedy porównywano do Leonarda da Vinci. Zagadkowy, bo po pierwsze to jeden z tylko 2 konnych portretów Rembrandta, który unikał koni na swoich obrazach jak tylko mógł. Po drugie, nie wiadomo dlaczego mistrz sięgnął po taki temat. I tu uczeni dyskutują, czy to jest biblijny bohater, czy to jest bohater literacki, a może konkretna osoba, może jest to portret konkretnej osoby. Były hipotezy, że to kobieta lub że syn Rembrandta, ale nie wiemy jaka jest prawda. To obraz z 1655. Rembrandt sławę ma już za sobą, jest bankrutem. W Holandii jego obrazy przestają się podobać. I właśnie pod koniec XVII wieku ten obraz kupuje Michał Ogiński, wielki hetman litewski. Obraz podoba się królowi, więc Ogiński zamienia go na drzewka pomarańczowe, a król Staś wiesza obraz dokładnie tu, gdzie podziwiamy go dziś, w Pałacu na Wyspie. Małgorzata Zientkiewicz, Wydarzenie. Spełnił się czarny sen kibiców Wisły Kraków. Jeden z najstarszych klubów w Polsce spada z ekstraklasy. Pierwszy raz od 26 lat. To kolejny dowód, że w futbolu nic nie jest dane raz na zawsze. Piotr Michalak. Gdyby dziś w tych okolicach szukać oksymoronów, czyli wyrażeń wewnętrznie sprzecznych, to zbitka Wisła tonie byłaby tylko jedną z wielu możliwości. Serce się kraja, patrząc jak nasza wspaniała Wisła niegdyś teraz osiąga dno. Miłośnicy retoryki znaleźliby tu pewnie więcej metafor. Reszcie pozostają pytania retoryczne. Co się wydarzyło w Wiśle Kraków, że dzisiaj niestety spadamy z ekstraklasy? Walcząca o utrzymanie Wisła przegrała mecz o wszystko, w którym prowadziła już 2-0. Dla kibiców to zwielokrotniona wersja tego, co przeżywali niespełna 3 miesiące temu, gdy drużyna, która niegdyś ograła Barcelonę, odpadała z Pucharu Polski, przegrywając z trzecioligową Olimpią Grudziądz. Wyssałem miłość do Wisły z mlekiem matki. Jestem kibicem już od 40 lat, ale czegoś podobnego się nie spodziewałem. Bo to jeden z zaledwie kilku polskich klubów legend. To ponad 100 lat tradycji. Zawodników Wisły w latach 20. malował słynny Vlastimil Hoffman, a wiek później raper Quebona Fide uwieczniał historię samobójczej bramki, która kosztowała Wisłę mistrzostwo. Czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Job? Teraz wielką sztukę zastąpiła sztuka przetrwania. W futbolu nic nie jest dane raz na zawsze. Paradoksalnie klub znika z ekstraklasy, gdy rządzi nim ktoś, kto niedawno go ocalił. 4 lata temu po negocjacyjnej farsie z tajemniczym biznesmenem swój autorytet i pieniądze na szale rzucił Jakub Błaszczykowski. Prezesem został jego brat, trenerem wujek Jerzy Brzęczek. Ale właśnie to, zdaniem Bożydara Iwanowa, mogło być jedną z przyczyn obecnych kłopotów. Trudno jest kogoś weryfikować, jeżeli jest twoim bratem, wujkiem, jeżeli są te powiązania. Za to senator Jerzy Fedorowicz. Nie jestem wujkiem, dobra rada, jestem prawdziwym kibicem. Wciąż wierzy w siłę klanu Błaszczykowskich.
i za trenerem... Wisła Kraków jest wielkim klubem i... Powtarza, że na Reymonta jeszcze będzie przepięknie. Oczywiście, że wierzę, że Wisła znowu będzie mistrzem Polski. A wtedy może znów stanie się inspiracją dla jakiegoś artysty. Piotr Michalak, Wydarzenia.